Ze mną rzeczywiście jest sędzia główny dzisiejszego meczu. Jeśli dziś piątek, to Marcin Schulz wyciąga czerwoną kartkę. Tak było przed tygodniem w Poznaniu, tak było dzisiaj. Zatem przypomnijmy, początek drugiej połowy, akcja lewym skrzydłem Bełchatowa. Pan nie odgwizdał przewinienia na zawodniku GKS-u Bełchatów. Następnie podszedł do pana, czy minął pan się z Mariuszem Łykiem i co się stało? Użył słów powszechnie uważanych za obraźliwe, to skurwysynu jebany. Czyli nie dało się czegoś takiego puścić miło uszu? Absolutnie nie. Jeżeli ktoś nie potrafi zachować jakiejś kultury, poziomu jakiejś kultury, to absolutnie nie może tego puszczać płazem. Czy myśli pan, czym mogła być podyktowana taka reakcja zawodnika? W sumie sytuacja udawała się niegroźna, zatem było jakieś usprawiedliwienie? Pan tego nie znalazł. Nie wiem, pytanie jest nie do mnie. Lubi pan pokazywać czerwone kartki? Ile to już czerwonych kartek wyciągnął pan na swojej pierwszoligowej karierze? Myślę, że około 5 było, z tym, że większość była za drugie żółte kartki. 3 z nich były za drugie żółte kartki, natomiast 2 samoistne czerwone kartki. To był trudny mecz dzisiaj do prowadzenia? Niewdzięczny. Dlaczego? Z zachowań zawodników między sobą, zachowań między innymi zawodników do sędziego, z tych to właśnie powodów. Szczególnie w pierwszej połowie, bo w drugiej połowie zaczęli już grać, mimo tego przykrego incydentu z panem Łykiem. Myślę, że w drugiej połowie już zawodnicy chcieli walczyć i robili to w sposób prawidłowy. Ktoś się jeszcze prosił o czerwoną kartkę dzisiaj? Myślę, że nie. Zatem z pana oceny ten mecz w sumie był w miarę takim prawidłowy, poza tym jednym incydentem. Myślę, że tak. Nie mam sobie nic większego do zarzucenia. Dziękuję bardzo.